Cześć, witajcie w nowym materiale, a w dzisiejszym materiale oczywiście tygodniowe zmiany na działce. W tym tygodniu na działce zostało założone to, co mieliśmy na tamtej działce, to i dzisiaj został założony kranik. Będziemy spuszczać tędy wodę, ale niestety ten kranik troszkę ma za dużą dziurę zrobioną i cieknie. Jest obklejony klejem, ale jak widzicie, cały czas leci woda. A jest pod full prawie. I to tak jest. No i jak widzicie, tutaj mamy zrobiony taki, oddzieliliśmy kwiatki. Tu będzie rząd kwiatów, a tutaj będzie trawa. Jest zasiana już. I obgrodziliśmy, mamy pełno takich kamyczków i te kamienie wziąłem wczoraj, poukładałem. I tak będziemy mieli. Tutaj mamy zrobioną zamiast krawężników taką białą płytę plastikową daną. Ja hulajnogą. A to nawiązanie trochę do tego, co się kryje na dachu. 150 watów na dachu. Tak właśnie wygląda ten panel. Jest zamontowany już tak konkretnie, tak jak powinien być zamontowany. Żeby nie było wtopy żadnej. To jest zamontowane na... I teraz ma przestrzeń. Dosyć dużo. No i jest zamontowany na takich stopach, czy nie wiem jak to się nazywa. Przejdźmy do środka i pokażę wam, jak tu w środku. Oczywiście kawa się robi. A w środeczku wygląda to tak. Oczywiście byłem zjechany w poprzedniej instalacji, że bezpieczników nie ma. To tutaj już jest bezpiecznik 20 amper chyba. Jakoś tak to było. Tak jest, 20 amperowy. Sprawdziłem sobie to i to jest 20 amper. Wody. Tutaj mamy zamontowaną przetwornicę, którą włączamy sobie tutaj tym guziczkiem pod góry i się świeci. Nie chcemy, to gasimy. No i akumulator obudowałem. Tak. Że jak drzwi są otwarte, to żeby jakby padał deszcz, to żeby nie padało na niego. Nie będzie padać. Na pewno. Przewiew też w razie W tam ma, jak widzicie. Jest tam przewiew. Wszystko zrobione tak, jak powinno być. Bez fuszerki żadnej tym razem. Tu już oświetlenie pociągnięte. To co mieliśmy tam, ale na razie niech jest, będzie zmienione. Tak, będzie zmienione. Czekajcie, muszę... No, dobra. Instalacja sprawdza się, akumulator się też sprawdza. 100 amperogodzin to jest dosyć dobry akumulator. Wystarczający do tej instalacji już teraz. Wczoraj był używany cały dzień i bateria mu nie zlazła. Poniżej 50% mu nie zeszło. Ale wczoraj był gorszy dzień. Dzisiaj mamy cały dzień słońce i trzeba by było też zużyć trochę tej energii, bo jeśli ktoś wie, co jeżeli akumulator jest naładowany, tak jak widzicie, że jest 99% i sety nie będzie, to co robi? Gdzie ten prąd idzie z niego, jak jest naładowany akumulator? W sensie, gdzie to słońce produkuje ten prąd? Jak nic więcej nie ma żadnego odbiornika. Cały czas generuje to do akumulatora, czy jakbyśmy tak użyli na przykład tego wejścia, na przykład światła, to on będzie generował
to on będzie właśnie te słońce będzie walić ten prąd do tego wejścia, co jest tutaj. Tu jest wejście, które można użyć jako światło. To wtedy zamiast akumulatora, to ten nadmiar by szedł sobie pewnie tak. Prosto ze słońca tam. Z góry by szło. Teraz 21 voltów. Dosyć dużo. No albo też podpiąć coś pod przetwornicę i też myślę, że tak by też robiło. A dajcie znać, czy podpinać, czy podłączać bezpiecznik pod akumulator. Czy na akumulatorze zrobić bezpiecznik w ogóle, bo tak się cały czas zastanawiam, czy robić, czego nie dawać wcale. Bo jako taki bezpiecznik mam, taki jak w domach się stosuje, że jak wybiję go, to opadnie w dół, a ja sobie go potem mogę znowu podnieść. No ale ta instalacja o 100 razy lepiej działa niż ta, która jest tam. Przejdźmy teraz do tyłu i tutaj też się już zaczyna dziać. Właśnie tutaj się budują budzince dla naszych królików. Jak widzicie, już coraz to bliżej. Myślę, że za tydzień, jak będę nagrywał, to już będzie gotowe. Pokażę wam, ile mamy stopni, jak mi się uda. Oj, ciężko, ciężko, ciężko. O, jest. 10 stopni. Miało być 15. Ale on jest w cieniu, no to może dlatego. Pokazuję tyle. Ławeczka oczywiście już na dworze znowu jest. Tutaj. Tak jak miała być. O, najważniejszą rzecz. Jak widzicie, są przykryte już. Jest tutaj miejsce przykryte. Tutaj pod spodem już znajdują się truskawki. Będziemy. Są przykryte, żeby rosły sobie na spokojnie. Mogę wam odkryć w jednym miejscu i wam pokazać. Przyjechały. Przyjechały sobie takie maluchy. Wszystkie są takie maluchy, oprócz jednej. Jedna jest taka bardzo duża, bo musieliśmy przywieźć z tamtej działki, bo nie wiem, niestety nie było jej w doniczce w ogóle. A jeżeli macie u siebie truskawki w ogródku, to przykryjcie sobie je też fleseliną i będziecie mieli dosyć fajne truskawki. No w sezonie, jak już będą rosły, to już będziecie mieli bardzo fajne truskaweczki. Polecam. Myśmy w tamtym roku zastosowali i były bardzo fajne truskawki, nawet bardzo słodkie były. No niektórzy może nie wiedzą, bo my są też nowi. To mamy na ten sezon dwie działki do obrabiania. Tą, co teraz tutaj mamy, to jest nowa działka i ją teraz gospodarzymy od 3 miesięcy, 4. I mamy też jeszcze jedną działkę, też na pewno, może jeszcze coś nagram na tamtej działce, to będziecie widzieć. I tam to jest też działka, tam też jest działka, tam gospodarzyliśmy dosyć długo, a teraz jeszcze w tym roku będziemy do końca sezonu letniego tam będziemy, a później już przejdziemy całkowicie na tą działkę i tylko na tej działce będziemy. Dlatego tutaj robimy jak najszybciej to, co się da, żeby było już gotowe, a potem będziemy tylko na tej. Przepraszam. Widzicie, tu mamy tych kamyczków pełno. O to właśnie chodzi, o te kamyczki. A i wannę mamy. Ta wanna się nam sprzyda. Będziecie widzieć, do czego. A ta wanna powstanie, pójdzie sobie z tego miejsca w te miejsce. Tu, gdzie nic nie ma. W tym miejscu będzie sobie ta trawa.
A w dzisiejszym materiale to już będzie na tyle. I widzimy się w nowym materiale za tydzień. Do zobaczenia.